To największa katastrofa humanitarna współczesnego świata. Trwająca od 7 lat wojna domowa zniszczyła i tak już najbiedniejszy kraj Półwyspu Arabskiego. Walki wygnały z domów co najmniej 3 miliony osób. Wojna sprawiła, że ludzie stracili domy, pracę, a w kraju zaczęło brakować żywności. Według ONZ w ubiegłym roku gwałtownie wzrosła liczba dzieci, którym grozi śmierć z głodu. المركز الصحي الطاقة الاستيعابية حقه بسيطة جدا فإحنا نطالب ونناشد المنظمات الداعمة وفاعلين الخير 7 lat temu szyickie bojówki obaliły sunnicki rząd w Jemenie. Kilka miesięcy później Arabia Saudyjska wraz z sojusznikami rozpoczęła bombardowania Jemenu, by przywrócić do władzy sunnitów. Mimo kilku porozumień wojna wciąż nie ma końca. 80% Jemeńczyków potrzebuje pomocy, a 13 milionom grozi głód. Międzynarodowe organizacje nie mają jak dotrzeć do potrzebujących. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i Norwegian Refugee Council zaapelowały do walczących, aby nie atakować cywilów, domów ani szpitali.